podziemne księgi. Minerały. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych materiałów. Witaj w serii odcinków poświęconych mocy kamieni i minerałów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak podchodzić do takiej energii i poznać podstawowe formy tych dzieł natury, zachęcamy do obejrzenia wprowadzenia, do którego łącze pojawi się na Twoim ekranie. A teraz przejdźmy do materiału o onyksie czarnym. Onyks czarny to kamień szlachetny z grupy kwarcu o czarnej, ciemno-szarej lub brunatnej barwie. Jest cenną odmianą chalcedonu. Już od tysiącleci znany jest jako kamień o wysoce energetycznych właściwościach. W starożytnej Grecji wierzono, że tylko osoba, której myśli są czyste, może znaleźć ten minerał. Na całym świecie panowało przekonanie, że zwiastuje on szczęście i dobry splot wydarzeń. Został on użyty przez wiele wysoko postawionych jednostek, na przykład przez cesarza Chin, który ozdobił nim swoją osobistą pieczęć. Antyczni Indianie i Persowie sądzili, że chroni on przed złymi mocami i kładli go na brzuchu ciężarnych kobiet, by ułatwić im poród. Onyks jest również jednym z 12 kamieni wspomnianych w Biblii. Napisane jest, że uczeni i kapłani nosili na swoich piersiach wykonane z niego pancerze ozdobne. W alchemicznym i energetycznym pojęciu onyks czarny to kamień wewnętrznej siły. Niektórzy nazywają go kryształem czarnoksiężników. Jego energia rezonuje z naszą wytrwałością i dążeniu do wykonania naszego celu. Wspiera drogę, przyspiesza regenerację psychofizyczną po trudnych zadaniach oraz nastraja na działanie, więc jest minerałem dynamizującym, nadającym pędu energii i świetnym skupieniem wsparcia dla tych, którzy są w ciągłym biegu. To również istny skarb dla jednostek uczących się nowych umiejętności. Doskonale harmonizuje energię w polu takiej osoby, skupiając jej uwagę na istotnych szczegółach i ułatwia przyswajanie informacji. Minerał ten zdaje się również uwalniać moc, która inicjuje do odcięcia się od przeszłości i zapanowania nad teraźniejszością przez neutralizację smutku, a także do modyfikacji naszych błędnych przekonań i przekształcania ich we właściwe. Jego wadą może być to, że w rękach człowieka o niskiej wibracji przyniesie on odwrotny efekt od zamierzonego. Nie zaleca się go osobom, które chcą znaleźć miłość czy przyjaźń, ponieważ oddziałuje on na aurę, wspierając samotność i działanie w sferach indywidualnych, odcinając nas od potencjalnych więzi i skupiając nas na wykonaniu zadania. Potrafi nawet skutecznie zburzyć związek. Według medycyny niekonwencjonalnej ma wiele zastosowań. Uznaje się, że wzmacnia i reguluje pracę nerek. Łagodzi stany zapalne pęcherza moczowego, dobrze działa na wygląd skóry, zębów czy paznokci, a także usprawnia system termiczny organizmu, ograniczając uczucie marznięcia czy przegrzania. Obchodzenie się z onyksem czarnym. Jeśli chcemy, by onyks nie tracił swoich właściwości, raz w miesiącu należy rozładować go ze zgromadzonych w nim złych energii, myjąc go pod bieżącą letnią wodą. Natomiast, by naładować dobrymi wibracjami, wystawiamy go na promienie słońca i po kilku godzinach jest on naładowany. Przykładowy rytuał z onyksem czarnym.
Onyx działa dość mocno i spektakularnie w swojej przestrzeni, więc dobrze przemyśl, co chcesz osiągnąć i czy aby nie lepiej sięgnąć po inny minerał. Jeśli jednak chcesz go użyć rytualnie, przyniesie on ciekawy, a nawet dynamiczny splot wydarzeń. Odwiń go wówczas z czarnej szmatki. Nie używaj go, kiedy jest nieoczyszczony i nienaładowany, ponieważ grozi to ściągnięciem na siebie niechcianych energii. Jeśli więc należy mu się wcześniejsza pielęgnacja, odłóż ten spektakl na inny dzień i przygotuj kryształ, myjąc go i wystawiając na słońce. Ważne, by w chwili rozpoczynania aktu intencji być w wysokiej wibracji, gdyż jego energia nie działa we właściwy sposób, gdy celebrans jest w przygnębieniu lub niestabilnym stanie energetycznym. Wówczas lepiej sięgnąć po inny minerał, który będzie bardziej tolerancyjny dla aury. Przygotuj sobie dłuższą chwilę, butelkę z wodą do picia, świecę z wosku pszczelego, twoje ulubione kadzidło żywiczne, może być na przykład olibanum, kielich lub szklankę w kolorze czarnym, ciemnoniebieskim lub purpurowym. Ważne, aby naczynie było wykonane z naturalnego materiału, a nie z tworzywa sztucznego i nie służyło ci w codziennych celach picia płynów, ale było to naczynie, którego używasz tylko do rytuałów. Niezbędny będzie też przedmiot symbolizujący daną sytuację, na której chciałbyś skupić energię procesu. Zapal świecę i akcentuj w głowie słowa. Splot wydarzeń. Dynamika przestrzeni. Lub po prostu skupienie energii i włóż starannie kryształ do twojego magicznego naczynia. Tak, aby znajdował się idealnie na jego środku. Po czym wlej tam wodę pitną z wewnętrzną intencją, by obiekt oddawał wodzie swoją moc i transferował ją w jej cząsteczki. Naczynie z wodą i kryształem postaw w widocznym dla ciebie miejscu. Następnie rozpal węgielek i twoje kadzidło, a kontemplując jego obłoki, weź do ręki atrybut kojarzący ci się z sytuacją, na którą chcesz wpłynąć. Obserwując unoszenie się dymu, ładuj przestrzeń takimi słowami w głowie. Właściwy splot wydarzeń. Dobry obrót sprawy. Lub po prostu powtarzanie z ufnością słowa zmiana. Po kilkunastu minutach takiej medytacji możesz otworzyć okno, jeśli wykonanie aktu było w pomieszczeniu, i wizualizuj sobie, jak zmodyfikowana energia idzie w świat razem z obłokami żywicznymi. Zgaś świeczkę, weź kielich z onyksową wodą i poczuj w sobie dokonanie się procesu oraz wypij całą wodę znajdującą się w naczyniu i podziękuj minerałowi za dokonanie zmian słowami niech tak będzie, amama, amen. Lub zwyczajnym, lecz szczerym dziękuję. Pozostaw go, by rezonował na kilka godzin lub oczyść i zawiń w czarną szmatkę. Jeśli spodobał ci się ten materiał, koniecznie zajrzyj na naszą grupę dyskusyjną na Telegramie. Link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. Oraz koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, by nie przegapić kolejnych materiałów. Dziękujemy, że jesteś z nami do końca i do usłyszenia w podziemnych księgach.